dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Wracamy do życia. Się wykrowaliśmy. I witamy was w tą piękną, niedzielę. Cudowną, zimną niedzielę. Jesteśmy już po bajglach. Czyli po prostu jak wracamy do życia, to trzeba to uczcić. Bajgle Króla Jana, zapraszamy, są przepyszne. Tak, o człowieku. Mają tam danie właśnie o nazwie o człowieku i to nie jest bez przyczyny, bo jak je zjecie, ja jestem taką osobą, która zjadła oczywiście całość, to pierwsze co przychodzi ci na myśl to o człowieku. I do tego polecamy wam na taki zimny czas grzańca w ogóle z soku pomarańczowego, ale jest tak. Idealne połączenie, także o człowieku i grzana gorąca pomarańcza. Na takie zimne niedziele, soboty, jakikolwiek dzień, także polecamy. A żeby się rozgrzać jeszcze w niedzielę, idziemy odwiedzić czeskie święto piwa. Pierwszy raz u nas w Szczecinie. Zobaczymy, czy warto, czy tam w ogóle coś jeszcze będzie się działo. Tak, jeżeli widzieliście w naszych social mediach, jest coś takiego jak czeski Oktoberfest. On się odbywa bodajże w maju. Nie byliśmy na oryginalnym Oktoberfeście, no bo jak co roku, w sumie od 3 lat, no po prostu jakoś zapominamy, żeby tam pojechać. Tak, oczywiście zawsze się zbieramy i ten dzień, ten w ogóle czas gdzieś tam zawsze umknie, więc juhu. Tak, i teraz na weekend właśnie w Szczecinie pojawiło się Czech Beer Fest, tak? Tak, czeski festiwal piwny w Szczecinie. Tak, i zobaczmy, co nam zaproponują. Daniel nawet ma czeski outfit, jak widzicie. Co, idziemy? Czeskie piwo, więc trzeba się dostosować, będzie wyglądać jak Czech. Miejscowa malutka, bo jeden namiot jest większy niż cały ten plac na oryginalnym Oktoberfeście, ale i tak przyjemnie, możecie napić się piwka, grzańca, wziąć udział w quizie i wygrać darmowe piwo, czyli macie jeszcze więcej piwa. My nie mamy czasu, bo jest trochę zimno. Idziemy jeszcze jakieś zdjęcia dzisiaj porobić, ale jedno małe, ciemne. W ogóle mieliśmy tutaj nie przychodzić, bo jest dzisiaj mega zimno. Ale zmotywowała nas Karolina, której dziękujemy na Facebooku. Dzisiaj to specjalnie dla ciebie. To twoje zdrowie, Karolina. Jeżeli to oglądasz, a chyba tak, bo jesteś dosyć aktywna ostatnio na naszych social mediach, za co dziękujemy. To ogólnie wam powiem, mordeczki, że bardzo fajnie, że w Szczecinie dzieją się takie rzeczy. Jest ich coraz więcej, także macie w ogóle opcję, żeby gdzieś wybrać się, bo kiedyś coś takiego nie było, więc jedynie co mogliście, to pójść na spacer, a teraz możecie iść na spacer, napić się dobrego piwka, to nie moje, to Daniela, żeby nie było, albo grzańca, dzieciaki mogą się pobawić w małym namiocie, ale zawsze. Także w ogóle fajnie w Szczecinie, że coś się dzieje w końcu. Ogólnie miejscowa spoko, tylko szkoda, że tak zimno. A teraz idziemy sprawdzić, kto wygrał zakład. Generalnie zakład jest dosyć prosty i wziął się w sumie z potrzeby wyjścia gdziekolwiek. No to prawda. Generalnie Domson od jakiegoś czasu
uczy się fotografii, żeby Instagram był dla was piękniejszy i żeby się rozwijać. No dla i wczoraj, generalnie Miga ma teraz takie zadanie, żeby zrobić portret i zostałem wybrany na tego szczęśliwca, który będzie modelem. No i stwierdziliśmy, gdzie by tu zrobić zdjęcia, a może pójdziemy na mosty donikąd. Także mieliśmy iść na mosty donikąd i wywiązała się dyskusja. Ja powiedziałam, że zrobię ci zdjęcie tam, gdzie jest co? Skład węgla. Skład drzewa. I wyszło, czy on jest przed mostem, przed wiaduktem, pod autostradą, czy za nim. Ja twierdzę, że jest za nim, Dominika twierdzi, że jest przed. A przegrany ubiera się w Onesi i idzie do sklepu kupić chleb na wieczór, czy na jutro. No w każdym razie chleb, do sklepu, w Onesi. I co, Thompson? No i co? I w sumie obydwoje nie mieliśmy racji. Bo ja myślałam zupełnie o innym miejscu i tam miał być skład drewna, a jego nie było. A to miejsce, o którym mówił Daniel, okazało się, że tu miało nic nie być, a jest tyle składów węgla, zwanego drewnem, że ojeju. Ponadto są one przed mostem, a za nim też. A ja myślę, że nie damy jej się tak łatwo wykiwać, bo według mnie ja wygrałem. Tak, kochanie? I teraz uwaga. To drewno, to drzewo, za którego przed chwilą wyjechałem, możecie sobie porównać to z filmem Mosty donikąd i sami ocenić, czy wygrałem, czy nie. I wtedy Dominika będzie musiała przebrać się w to Onesi. Nie. Ja zgłaszam przeciw. Poczekaj, daj mi dokończyć. I więc teraz uwaga. Wyjeżdżam z tego drewna i według mnie w tym miejscu nie ma drewna, a tam... za mostem widać w tej pierwszej scenie w oddali skład drewna i później w tym filmie widać, jak Dominika na nim siedzi. Teraz, kochanie, proszę, zapraszam, możesz się wypowiedzieć. Ale przepraszam, ja tego nie neguję, ale mówimy o dzisiejszym dniu. Czyli... Nie, założyliśmy, że było wtedy. Nie. Dlatego teraz uwaga, obejrzyjcie ten film teraz. I Dominika wtedy będzie musiała spełnić nasz zakład, więc dlaczego serdecznie ja? Zachęcam. Przepraszam bardzo, ja uważam... Albo ja, Nie, proszę państwa. Ja uważam, że obydwoje nie mieliśmy racji i teraz sami zdecydujcie, czy obydwoje musimy przebrać się w Onesi i pójść po chlebek? Czy sama Dominika? Tak, zdecydujcie. Dajcie dać w komentarzach. Tak. I albo będziemy razem, albo sama Dominika, nagramy. Ani? O tak, jakie fajne. Moje. To zawsze dopiero nasze plecze. Proszę nie jeść plecak. No dobra. Z racji tego, mordeczki, że w przyszłym tygodniu jedziemy do Drezna, wypadałoby się na ten wyjazd trochę przygotować. I chcę wam trochę poopowiadać o naszych przygotowaniach na ten wyjazd. Więc, żeby podróżowało nam się lepiej, mamy nowe plecaki. Zobaczcie, są dosyć pojemne. Każdy ma około. Każdy mieści 50 litrów, także jest tu groma kieszeni. Możecie tu schować wszystko. Czyli na przykład macie... że wam pokazuję. Łącznie z tym, że schowacie tutaj sobie komputer. Czy na pewno tu gdzieś będą jakieś miejsca, typu jakaś elektronika, jedzenie, wszystko. I wszystko, co potrzebujecie, wszystko, czego nie potrzebujecie. To co, także zobaczcie, jak się prezentuje. Tak, głównie chodziło nam o to, że są tutaj te pasy, które ściskałem wam biodra. Bo jak byliśmy w Pradze, tak, i chodziliśmy z naszymi torbami na siłownię, no to powiedzmy sobie, te ramiona jednak i ręce nam zbolały. A tu wrzucamy cały mandżur na plecy i idziemy w świat. W ogóle nie tak, jeśli chodzi o te torby, to był plus, zdecydowany plus, bo jednak walizka jest bardziej niewygodna niż taka torba, ale po paru godzinach... po paru godzinach noszenia takiej torby na ramieniu macie ochotę ją po prostu wywalić przy pierwszej możliwości, jaką zobaczycie. Tak więc, teraz możemy wszystko nosić na plecach, wszystko, ten cały bagaż będzie się równoważył i nie będziemy tego czuli. Mamy taką nadzieję. A zobaczymy, co dalej. Chcesz coś dodać? To kolejną rzeczą, za którą lubimy te plecaki, jest to, że mieszczą się jako bagaż podręczny, więc na pewno weźmiemy je też do samolotu. Także taki tip na przyszłość. A więc my pakujemy się do Drezna, znaczy musimy jeszcze przeżyć tydzień w pracy. To jest smutne. Ale jak przeżyjemy, to w niedzielę jedziemy do Drezna i nagramy wam fajny film. I będzie fajnie, chyba.
Na pewno będzie fajnie. To więc wystarczy nas chyba. Tak. To cześć.